To chcesz mi kuś? Tak. Ale co byś chciał? To. Tak. Proszę to otworzyć. To. Otworzyć. Proszę. To apa. Jakie? Dobra. O, ty! Podzielisz się z mamą? Dziękuję. Zawróciła na dół! Tak, będzie am-am. Robimy akcję, śniadanie. Ten odcinek zaczniemy od mamuśkowego protipu. Może któraś z Was znała, może nie, to dajcie w komentarzu. Natomiast jeżeli chcecie, aby Wasza sałata, jakakolwiek, rodzaj nie ma znaczenia, zachowała długo świeżość i była taka chrupiąca, nie jak to się u nas mówi, zeszmaciała, to owincie ją w papier ręcznikowy, który zmoczycie wodą i ułóżcie tą sałatę na talerz. Wtedy wkładacie ją do lodówki i macie świeżą sałatę o wiele dłużej, niż gdybyście ją położyli tak, a już nie daj Bóg w folii, żeby Wam się po prostu zaparzyła. Dobra, teraz przechodzimy do robienia śniadania. Złamałeś mamie? To teraz ze mną. Jakim cudem? Twoja jest niezniszczalna. Właściwie to w ogóle nie używam noża widelca. No właśnie. Bo jest najwygodniej tak. Jak Mikołaj. No. Tata zdrówka? Tata zdrówka? Zdrówka! Mam dzisiaj fazę na to kombinowanie. Tak. Nie ma rady. O! Nie ma! Odebrać! Normalnie. No zjedz ładnie. No to zjedz sobie, mama też ma. Uj. Nie, to twoja rączka chyba? No. Kogo to rączka? Nie mam, nie. O, tu jest, moja. Tam. Oj, jest to moment. La 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 la. Zagrać. Gramy o to, kto sprząta. Nas nawet na spowolnionym tempie było widać. Ale będziemy sprzątać! To właśnie ma. Wygrałam! Zróbmy tak. Ja tobie zasłonię oczy. No. Ty mi zasłonię oczy. Ale nie mam szansy. Ale ci nie dotykam. I drugą ręką, no. No. 3, 4. Tak? Otwieram.
tego. Nie dawać nóg na stół. Zawieszy. Zawieszy. Hejo. Jest suchy. Jest suchy? Umyty? Też umyty. To co, sprzątamy? Mikołaj, pomożesz mi sprzątać? Będziesz mężczyzną? Co ważne, Dolina Dobra to polska firma rolnicza, posiadająca własny chów. Zwierzęta karmione są paszami z ich upraw. Chów zwierząt jest w zgodzie z dobrymi praktykami, a samo rolnictwo przyjazne środowisku. Opakowania mamy z recyklingu, parówki są bez konserwantów i w 100% z polskiej szynki. W ofercie znajdziecie nie tylko parówki, ale również mięso świeże, wędliny. Co mogę po prostu powiedzieć, to wybierając produkt dla swojej rodziny, trzeba wybierać dobrze. I my uważam, że wybraliśmy najlepiej. Budowlanego jedziemy. Budowlany. Tam chodzą budowlańcy. Tak. I projektanci wnętrz na przykład też, więc jakby jeżeli nie masz spodni uwalonych od betonu, to nie jesteś budowlaniec! Mogę się wziąć. Wow! Jak już zauważyliście, jedziemy do budowlanego! Boże! Boże, musiałem się przebierać, bo jedziemy do budowlanego. Jestem prywatną stylistką mojego syna, mojego męża, siebie samej. Bluzkę, zaciągnę sobie ją na jakieś rzeczy, które będę musiał tachać do samochodu. Ostatnio jakaś pani powiedziała, ale ślicznie ubrany chłopczyk. No, cud miód. No nie, nie o nim. Jakby powiedziała o nim, to. Tam słońce, idziemy po buty. To by Marta wyskoczyła zza winkla i... No. Papa by mama zrobiła, tak. Papa, no, no. Papa. Hop. Idę po telefon. I możemy jechać. Są tam twoje buty? A, no widzisz, są. To chodź. Kładaj stopę. Ja zamknę. No to zamknij. O! Przepraszam. Tą nogę trzymaj. Ważaj, Galenio. Powoli. Ja, no. O słońce. Słońce jest. No, druga noga. Ej, znalazłam piękny płaszcz, kupiłam, ale mój płaszcz też nie ma tych. Czego? Kieszeni? No. I będę je robić. No nie, no i będę je robić. Do dupy jest taki płaszcz. I od razu tobie też zrobię. Kochanie, twojego płaszcza nie zwrócimy kurtki, bo ja dałam zły adres e-mail i ja nie mam paragonu. No ty chyba żartujesz. No poważnie ci mówię. Jak ty mi niby tam dorobisz kieszenie? Czy to pasuje? Kochanie, ja ale wiem jak to wygląda. Co jak wygląda? Dorabianie kieszeni. To jest tak samo jak, nie wiem, skracanie spodnia się. Tu nie ma! Kochanie, ale teraz mi dowaliłeś, wiesz? Powiedz, Mikołaj, zrób tacy ty. Dziękuję, chłopaku. Zrobiłeś to za mamę. Dobrze. Tata, ty! No. Tata, idź na słońce. Tata ma na słońce, a co tata jest blady? Ja mam słońce. Tata jest blady? Tak! Wszyscy jesteśmy bladzi, potrzebujemy wakacji. Powiedz Mikołaj, wakacje! Gdzie Zalita? Na polu. Zalita i nos? Też. A tata jest! Tak. Wpakowaliśmy się do samochodu. Jest dobrze. Teraz jedziemy. I trzymajcie kciuki, życzę na powodzenia, bo właściwie nie wiecie o co chodzi. Jedziemy przemyśleć sprawę w pokoju, gdzie robiliśmy ostatnimi czasy taki nasz magazyn. Bo z drugiej strony chcemy stworzyć pewien nowy projekt. Mówimy im już teraz, czy jeszcze nie? To jeszcze może za wcześnie. Także musicie obserwować vlogi na bieżąco, żeby się dowiedzieć o co chodzi. A tymczasem kierunek Mercury Market w Bielsku, bo jest taki bardzo duży, więc mam nadzieję, że tam znajdziemy coś fajnego na ścianę, żeby ładnie wykończyć tamten pokój. Trzymajmy za to kciuki, bo jak na razie nie znaleźliśmy nic, co by nam się podobało w 100% i może akurat tam, bo z tego co widzieliśmy jest spory wybór. Może przy okazji zobaczymy na winylowe
podłogi, deski i tak dalej w kontekście łazienki. Jedziemy z dobrym nastawieniem i mamy nadzieję, że coś dzisiaj załatwimy. Oby. Zachód mamy. Dojechaliśmy. Koaniczynkę. Tak. Dobra, czas się wypakować z tego samochodu. Tak, zejść z samochodu. I poszukać tego, czego potrzebujemy. A nawet najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie do końca wiemy, czego potrzebujemy. Mikołaj, gotowy? Mikołaj taką sobie czapę wybrał, więc rączka dla mamy i come on. To jest taka większa wanienka, wiesz? To jest fajne. Wygląda, znaczy nie jest do końca wygodna. Nie jest wygodna, dla mnie nie fajna. Ale nie schodzi, którzy dwie osoby jest. A no tak, to bez dwóch zdań. Ja też o tym myślę, kochanie. Ale ja uważam, że tam byłyby lepsze nie na płycie, nie? Jak już. One będą wygłuszone wtedy. Nie, nie, to odpada. O, ty, tego nie widziałam. No, ale te są z takiego plastiku, ale zobacz, jakie ten. I co to jest za sztukę? A, to. Ojej, jak to zrobiliśmy? A może to jest docięte tak tutaj, żeby wiesz... No może tak, ale gdzieś tu zapiszę. 2,65, no to nie. No nie, to są docięte. Otworzyły, ale tam nie wchodzimy, wiesz? No ale cała ściana taka... Ta strasznie, czarna jest ładna. Strasznie się mieni w oczach. Ta czarna tak. Ta czarna byłaby super, no ale błyszczy, tak. Ja wam pokażę zmysł estetyczny mojego męża. Mój mąż powiedział super. Przecież to są lampy stylizowane na łódź podwodną. O, jeszcze powinny skrzypieć. Co ty gadasz? No daj spokój. No, nawet Mikołaj mówi, że skrzypią. Podobają ci się te lampy? Tak. Jaki ojciec, taki syn. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Powiedział, że znalazłam ładne szklanki. Wiadomik, ma się ten gust. Ale są śliczne. Chociaż tyle z tego sklepu wyniósł. Szklanki. Co ty tam masz? Każdy coś ma. Co za fioletowy chleb? Mikołaj, co to? Patrz, jakie ładne. Jakie ładne. No co ty gadasz? W ogóle skąd? Popatrz jeszcze. Jezus. Je, łopierunie. No widzisz, i to ładne? No, powiem ci, że... Nawet pani szła, przechodziła obok mnie i powiedziała: kochanie, idą, zobacz, patrz, jakie pani znalazła ładne szklanki. Tak? Chyba to się nawet nagrało. No co ty? Jakby tak dywan dać na ścianę, taki dupny? Pomyśl o tym. Jakby guszy? To byłoby super. Czasami nie wiem, czy ty poważnie mówisz. Ale czemu ty mnie nie popierasz kompletnie? Straszny pomysł. Ale patrz, jaki ładny stół. Ładny, ale za duży. Przepiękny stół. Za duży. Ale przepiękny. Ach, jaki ładny. Ale za duży. Nie działa ten telewizor.